Witam, do zaoferowania mam szczepy firmy Lunar Jupiter Planet. Jak widzimy na filmiku, przyczepa wyposażona jest w przednie łóżko rozkładane. Kuchnię. Oraz drugą sypialnię z zasuwanymi drzwiami. Zaraz może pokażę. W ten sposób możemy zasunąć. Oświetlenie od razu na wstępie pokażemy. Pełne oświetlenie przyczepy jest. Przyczepa wyposażona jest w piecyk gazowo-elektryczny. Jak widać, gaz się pali. Zapalamy w pozycji tej, przyciskając i nam przepraszam. Załącza się piec. Obok mamy ten sam piecyk na 230, czyli elektrycznie zasilany. Załączamy tutaj. I przechodzimy w pozycję elektryczną. W dwóch pozycjach jest elektryka. Jedna i druga. Tutaj możemy spojrzeć, mamy na gaz wentylację, słabsza, mocniejsza, sama wentylacja, plus elektryczne dwie pozycje. Póki jesteśmy w tej części, tutaj mamy bojler ciepłej wody, tak zwana truma elektryczna. I tutaj gazowa jest teraz załączona. Załączamy ją tylko przyciskając ten przycisk i automatycznie nam zapala gaz. Obok pompa wody, poniżej ładowanie, czyli zasilacz. O, jak widać, od razu się wskaźnik podniósł. Czyli zasilacz, tutaj mamy car van, pozycja i zero, oczywiście na van, to wtedy z akumulatora prąd czerpiemy. Zabezpieczenia mniejsze, większe poniżej. Po drugiej stronie kuchenka gazowa, cztery palniczki do góry, plus grill i piekarnik. Zlew w kuchni z wodą ciepłą, jak i również zimną. Poniżej lodówka, która jest załączona na gazie. Próbuję pokazać płomień. Będę musiał wyłączyć bodajże. O, jest. Także widzimy. Gaz się pali. I jeszcze pokażę tylko schłodzenie. Minus 23,5. Lodówkę zapalamy w pozycji, jeżeli chodzi nam o gaz, to przekręcamy w ten sposób, wciskając iskrownik i nam zapala. Mniej więcej na trójce, żeby zapalić, to lepsza była trójka. Tak samo ta lodówka chodzi na 230 poprzez przyłączenie tego przycisku. Ustawiamy moc chłodzenia. Kolejny przycisk to jest druga wtyczka, którą byśmy podpięli pod auto, jeżeli byśmy chcieli podtrzymać podczas jazdy lodówkę. Przejdziemy teraz do toalety.
Mamy również w kranie wodę ciepłą, jak i zimną. Słuchawka wyciągana jako prysznicowa. Obok toaleta. Światło oczywiście. Jeszcze tylko pokażę przyczepę z perspektywy drugiej sypialni. Przyczepa ładna, zadbana i zachęcam do zakupu. Dziękuję.